Ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Karolina Łomotowska, witam Państwa w specjalnym wydaniu programu Na Starym Rynku. Moim dzisiejszym gościem jest pan Tadeusz Babiel. Dzień dobry. Dzień dobry. Towarzyszył pan organizacjom do przyjazdu papieża Jana Pawła II do Łomży. Świętujemy 25. rocznicę wizyty papieża Polaka w naszym mieście. Teraz już wiemy, że mieliśmy do czynienia ze świętym. Wtedy wiedzieliśmy tylko, że jest to być może ostatnia okazja, żeby gościć w naszym mieście najważniejszą osobę Kościoła katolickiego i jednego z najznakomitszych Polaków w historii. Jak wspomina pan pobyt papieża w Łomży? Otóż najbardziej zapamiętałem oczywiście moment, kiedy zobaczyłem Ojca Świętego bezpośrednio. Byłem tak blisko, że w zasadzie mogłem widzieć szczegóły jego uśmiechu. Kiedy przejeżdżał Papa Mobile, kierując się do ołtarza, to było niesamowite wrażenie. To takie elementy, takie momenty, które człowiek dzisiaj sobie przypomina, były wtedy przepiękne. Ludzie przeżywali to w sposób ogromnie zaangażowany, emocjonalny. Wszyscy byli mocno podekscytowani i oczekiwaniem, i przede wszystkim samą obecnością papieża. I to przede wszystkim ten aspekt chyba warto zauważyć. Ale też cała msza święta celebrowana pod przewodnictwem Ojca Świętego była wydarzeniem wyjątkowym. Treści, które dopiero potem wszyscyśmy sobie uświadamiali, wielokrotnie wracając do nich, pozwoliły nam z całą pewnością uświadomić sobie, jak szerokie spektrum zagadnień chce nam Ojciec Święty przekazać. To chyba to najważniejsze. Poza tym oczywiście z racji udziału takiego bardzo technicznego w przygotowaniach do przyjęcia najdostojniejszego gościa, Te wspomnienia powodują, że ten aspekt techniczny musi się też przewinąć w mojej pamięci, ponieważ prace nad przygotowaniem jakiegoś aspektu tylko, bo ja byłem akurat zaangażowany w kwestię dekoracji miasta. Jak wyglądały właśnie te przygotowania? No więc te przygotowania zaczęły się grubo przed rozpoczęciem pielgrzymki, grubo przed nawet pełną wiedzą o wszystkich elementach tej pielgrzymki. Myśmy rozpoczęli pracę jeszcze w roku 90. Czyli rok wcześniej mniej więcej. Tak, mniej więcej tak. Jak tylko została ustalona data wizyty, w zasadzie zaczęły się organizować takie komitety i poszczególne sekcje, zarówno po stronie kościelnej, jak i po stronie cywilnej. Tak się składa, że byłem członkiem sekcji dekoracji zarówno po stronie kościelnej, jak i po stronie cywilnej z racji zatrudnienia w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, w Wydziale Architektury. Mieliśmy dużo, dużo wspólnych płaszczyzn z Kościołem, i dzięki właśnie temu, że mogliśmy korzystać z wielu, no bym powiedział, nawet takich prostych kwestii technicznych, które praca w Urzędzie Wojewódzkim mi dawała, byłem taką osobą, która dobrze, że była właśnie w tych dwóch sekcjach. Bo te przygotowania trzeba było zaczynać od tego, mówię tylko o samych dekoracjach. Tylko o tym wąskim, bardzo wąskim aspekcie. Otóż te przygotowania polegały na tym, że trzeba było od strony, powiedzmy, takiej religijnej
nie będę głośno mówił teologicznej, ale też i teologicznej, przemyśleć te dekoracje. Trzeba było określić lokalizację poszczególnych elementów. Trzeba było zgromadzić materiały niezbędne do wykonania poszczególnych elementów dekoracji. Trzeba było zaangażować, zdobyć ludzi, którzy będą w tym uczestniczyli od strony takiej zwykłej, technicznej, bo po to, żeby pokazać jakiś obraz, dekorację, trzeba było ją zaprojektować, trzeba było kupić materiał, żeby było na czym malować, trzeba było przygotować blade ramy, żeby naciągnąć tę tkaninę, trzeba było Czyli musiał wykonać. Być Pan też być uzdolniony artystycznie. Znaczy bez przesady, to nie ja robiłem wszystko, to nie tak. Otóż mieliśmy tę przyjemność, że to był czas wielkiego otwarcia serc. Ludzie otwierali serca i otwierali swoje właśnie też i zdolności, udzielając nam jakiegoś takiego kredytu zaufania i bardzo chętnie, nad wyraz chętnie pomagali nam w kwestiach czasem prozaicznych. Wie Pani, dekoracje, które były montowane, miały różny charakter. Były to na przykład flagi. Prosta rzecz, tylko było ich tysiące. Tysiące. Flagi biało-czerwone, biało-żółte i w barwach Litwy. Te flagi trzeba było uszyć. Po to, żeby je uszyć, trzeba było rozmawiać z dyrekcją Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, które jeszcze wtedy funkcjonowały. I tam specjalnie na nasze potrzeby były drukowane tkaniny w tych kolorach, różnych szerokościach. I myśmy kupowali belę materiału. Czyli zaangażowało się w przyjazd do Łomży cała społeczność łomżyńska. O tak, z całą pewnością. Tam, gdzie myśmy akurat, że tak powiem, pukali do drzwi, naszym szefem od strony kościelnej był ksiądz prałat Stanisław Wysocki, ówczesny proboszcz parafii w Puchałach, a wcześniej szef Kościoła Młodych w Łomży, a obecnie emerytowany kapłan diecezji ełckiej, z którym zresztą ciągle utrzymujemy kontakty. Otóż ksiądz Wysocki miał ten charyzmat, że potrafił przekonywać też ludzi do siebie i do swoich przedsięwzięć. Dzięki temu, gdziekolwiek żeśmy chodzili, spotykaliśmy się również z racji tematyki tych przygotowań z ogromną życzliwością. Ogromną życzliwością. Czy to materialną, gdy ktoś oferował po prostu pieniądze, czy to rzeczową, gdy ktoś oferował rusztowania, gdy ktoś czyścił te rusztowania, bo one były zabrudzone, a to baza łomżyńskiego przedsiębiorstwa budowlanego takie rusztowania nam udostępniła. To były ogromne ilości rusztowań, które potem stanowiły konstrukcję kilkunastometrowej wysokości elementów dekoracyjnych, plansz, które i tak w przestrzeni były tak małe jak znaczki pocztowe. A kiedyśmy je malowali czy przygotowywali w holu Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, to ledwie nam się mieściły na podłodze w foyer, która przecież była wtedy jeszcze ogromna, dzisiaj też. I ja wspominam to dzięki również zdjęciom, które wykonywaliśmy nieczęsto, ale jednak. Ludzie więc otwierali te serca i swoje możliwości z różnych takich płaszczyzn. Zamocowanie dwóch, powiedzmy, tylko odcinków flagi osłaniającej słupy elektryczne wymagało stworzenia takich specjalnych konstrukcji, któreśmy opracowali, a wykonali nam to uczniowie zespołu szkół mechanicznych pod kierownictwem swego instruktora. Ktoś inny przygotowywał nam właśnie surówkę, którą zresztą zakupywaliśmy w Zambrowie, w zakładach bawełnianych, bo w Łomży takiej surówki nie można było kupić. Ktoś inny przygotowywał nam te ramy, na których potem naciągaliśmy te plansze.
Współpracowaliśmy z artystami plastykami, przede wszystkim z panem Antonim Mieczkowskim, który obecnie jest zastępcą dyrektora Liceum Plastycznego w Łomży. No a przede wszystkim mieliśmy ogromne wsparcie naszych rodzin. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to w pracy przygotowania tej wizyty bezpośrednio, fizycznie zaangażowani byli wszyscy. Czworo dzieci i żona. W domu ciągle stała przygotowana do użycia maszyna do szycia. I zresztą nie tylko żona takich maszyn używała, koleżanki z pracy, koledzy z pracy. Ciągle byliśmy dyspozycyjni, wszyscy razem. I dzieci, wspólnie z dziećmi po prostu montowaliśmy, przygotowywaliśmy dekoracje. Mam to udokumentowane również na fotografiach, także to nie jest pustosłowie, to nie jest tylko wspomnienie, ale to jest rzeczywistość. I jeszcze, tak jak mówię, ogromny udział koleżanek i kolegów z pracy. Praca w Urzędzie Wojewódzkim to praca z ludźmi. Z ludźmi, którzy przychodzą z zewnątrz, trzeba im załatwiać sprawy. I dzięki życzliwości kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego tak mogliśmy organizować sobie pracę, że te zagadnienia służbowe, które musieliśmy wykonywać, wykonywaliśmy w godzinach pracy, ale które nie, to mogliśmy wykonywać nawet po godzinach. Mieliśmy dostęp stały do budynku Urzędu Wojewódzkiego. Mogliśmy pracować, załatwiać sprawy również po godzinach, tak, żeby jak najwięcej można czasu było poświęcić przygotowaniom do wizyty papieskiej. Przypomina Pan sobie jakąś zabawną, czy też może trudną sytuację związaną właśnie z przygotowaniami do wizyty papieża w Łomży? Wie Pani, na pewno były takie sytuacje. Nasuwa mi się wspomnienie powiewu wiatru, ale to tak silnego powiewu wiatru, że wywracał nam dekoracje. Nie chciałbym może tu specjalnie prezentować tego, ale podejrzewam, że mam takie zdjęcie, kiedy duża plansza 12-metrowej wysokości została wychylona przez wiatr w taki sposób. Więc to było uderzenie, tak silne uderzenie wiatru, że wyłożyło nam tę dekorację i trzeba było od nowa to wszystko ustawiać. Mało tego, idąc na mszę świętą już w dniu 4 czerwca, przechodziliśmy przez kontrolę i dojścia do sektoru były sprecyzowane, w którym miejscu można wejść. Trzeba było przejść jeszcze przez ulicę Zawadzką. To w drodze na plac Celebry jeszcze, że tak powiem, skakaliśmy po słupach i poprawialiśmy dekoracje, które zrywał ciągle wiatr. Wiatr był tak silny, że myśmy w ostatnich nocach przed wizytą spali po kilka godzin i to na zmianę. Ogromne zaangażowanie, trzeba przyznać. Bo wiatr niszczył to, co myśmy wieszali, a myśmy to ciągle musieli naprawiać. Nie mieliśmy wtedy telefonów komórkowych, nie mieliśmy nawet stacjonarnych telefonów, bo mimo pisma, które skierował do kierownictwa TPS-a biskup świętej pamięci Tadeusz Zawistowski w mojej sprawie, nie został mi przydzielony telefon. Nie mieliśmy telefonów. Posługiwaliśmy się pożyczonymi z policji krótkofalówkami, które trzeba było ładować częściej niż używać. Mieliśmy jeden samochód marki Trabant, którym objeżdżaliśmy miasto kilka razy dziennie i poprawialiśmy to, co nam zrywał wiatr. Ale cieszyliśmy się z tego, że to nam w jakimś sensie wychodzi. Na bocznej elewacji kościoła, która jest dzisiaj tłem naszej rozmowy, tam, gdzie są na świetla głównej nawy kościoła, zamontowane było hasło, główne hasło pielgrzymki: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Po to, żeby tam zamontować to hasło, trzeba było tam wejść. Korzystaliśmy z podnośników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, z tego co pamiętam, i Zakładu Energetycznego, ale te podnośniki nie sięgały wystarczająco wysoko i nie ukrywam, że po prostu trzeba było tam, po prostu ryzykując różne rzeczy, skakać po tym.
Na szczęście byliśmy wtedy 25 lat sprawniejsi. 25 lat do tyłu to jednak inna sprawność. Chodziliśmy po rusztowaniach i po budowlach z innym, że tak powiem, z innymi możliwościami i jakoś tam to się nam udawało. Jakie znaczenie Pana zdaniem ta wizyta miała dla mieszkańców Łomży? Chodzi mi tutaj i o to znaczenie duchowe, i o znaczenie samego przyjazdu tak ważnej dla nas wszystkich osoby, postaci. Już wtedy, 25 lat temu, wszyscy chyba, którzy byli zaangażowani w przygotowania, świadomi byli tego, że przyjeżdża do nas człowiek, który jest najważniejszą osobą nie tylko w świecie chrześcijańskim. Jest to namiestnik Chrystusa na ziemi i dla katolików ta wartość była najlepsza, największa, a dla wszystkich innych osób świadomość, że przyjeżdża głowa Kościoła katolickiego, była też elementem, no, z całą pewnością wielkiej wagi. Nie ukrywajmy, to była najważniejsza wizyta w historii całego miasta. To była najważniejsza wizyta w historii tej ziemi. Tutaj nie zdarzyło się nic ważniejszego niż właśnie obecność świętego Jana Pawła II. I myśmy wtedy byli tego świadomi. Choć dopiero teraz, po latach, uświadamiamy sobie to w sposób taki z perspektywą. Bo dzisiaj wiemy, jak dokonania Jana Pawła II przełożyły się na historię tej ziemi i Polski, i wręcz świata. Wtedy jeszcze istniał Związek Radziecki, jeszcze wtedy nie było Litwy, choć u nas byli Litwini na spotkaniu z papieżem, to on przecierał im ślady wolności. To on im tę wolność otwierał. Takimi gestami powodował, że ten świat zmienił się na taki, jaki mamy dziś. Jak można to inaczej wspominać, jak nie najważniejsze wydarzenie? Cóż więc poza tym, poza tymi aspektami, wartości czysto religijne, o których nie sposób mówić, bo każdy z nas przeżywa wiarę na swój sposób, a wartości materialne, to wszystko, co dookoła spojrzymy, to wszystko nosi ślady Ojca Świętego Jana Pawła II. W Łomży tych śladów jest ogromnie dużo. Ulice, place, ołtarz papieski, Kościół Miłosierdzia Bożego, który też w tym czasie powstawał i dzięki papieżowi na pewno też tempo jego budowy było inne. No, to, co dzisiaj będziemy już nazywać parkiem Jana Pawła II, dworzec, wszystkie te elementy, to wszystko powstało dla papieża i dzięki papieżowi. Dzięki tej wizycie. I nam służy. I do dzisiaj nam służy. Choć oczywiście wymaga już na pewno i modernizacji, i takiego ciepłego spojrzenia, to jednak nam służy i faktycznie to wielkie, wielkie ślady te dokonania zostawiły. Jak powinniśmy obchodzić więc tą wyjątkową uroczystość, Pana zdaniem? No, przede wszystkim powinniśmy pamiętać to, co nam Ojciec Święty przekazywał. Ja zapamiętałem dla siebie kilka słów papieża z tego, co powiedział nie bezpośrednio w homilii, tylko powiedział później, mówiąc o obrazie Matki Bożej Pięknej Miłości z Łomżyńskiej Katedry, kiedy powiedział, że nikt z nas nie powinien przegrać w życiu miłości. Nikt nie powinien przegrać miłości. To jest to przesłanie, które przekazał Ojciec Święty tu. I choć jest to uniwersalne przesłanie, to dla mnie ma wartość indywidualną. Myślę, że każdy z nas będzie przeżywał tę rocznicę na swój sposób. Ja na pewno specyficzny. Co kilka lat tak się składa, że wspominamy na różny sposób tę wizytę. Kilka lat temu powstał film Ty jesteś skała. Potem była wystawa poświęcona wizycie Ojca Świętego.
Kilka lat temu, dzięki zdolnościom też syna Adama, porównaliśmy kilka miejsc w Łomży, nakładając na siebie obrazy, przenikające się obrazy sprzed 25 lat i obecnie. Łomża zmieniła się w niektórych miejscach w sposób radykalny. Wyraźnie to wszystko się zmieniło. I to wszystko powoduje, że nie sposób wizyty nie wspomnieć. A jak ją wspomnieć? Jak ją? Na pewno trzeba wspominać to w sercu, bo każdy z nas na swój sposób będzie to przeżywał. I z całą pewnością najważniejsze jest to, by pamiętać o przesłaniach, które Ojciec Święty kierował do nas, bo sama Jego obecność była ważna, ale ta obecność miała czemuś służyć. To był środek wypowiedzi, a nie cel sam w sobie. I chyba tego należałoby oczekiwać. 25 lat od wizyty świętego Jana Pawła II na ziemi łomżyńskiej, to specjalny jubileusz. Ziemia łomżyńska doznała wtedy błogosławieństwa. Mogliśmy już przynajmniej przeczuwać, że był to także dotyk świętości. Żeby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, Łomża zorganizowała wyjątkowe, specjalne msze, koncerty i prelekcje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Tadeusz Babiel. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Na Starym Rynku. Dziękuję.